34 miliony dla Podkarpacia zostaje. O 13:26 poseł Stanisław Orzuk, wielki po prostu orędownik przywrócenia tych środków, przysłał mi SMS-a, także w trakcie tych uroczystości ważnych wiadomości dowiedzieliśmy się też o takiej. Ja chciałem podziękować mediom, dziennikarzom za tą wspólną pracę, bo oczywiście ona była konieczna, aby te środki do nas wróciły, bo przez chwilę były w wielkim zawieszeniu. Ja myślę, że nie mamy dziś problemów z decyzjami, co skreślać, co ograniczać. Myślę, że ten budżet 30 grudnia zostanie na sesji uchwalony i będziemy mogli te wszystkie inwestycje, te wszystkie nasze zamiary, które w nim są zapisane, w przyszłym 2014 roku realizować pomyślnie. Tego oczywiście sobie życzę i tego życzę mieszkańcom naszego województwa podkarpackiego. I też chcę powiedzieć jeszcze raz, że chcielibyśmy takich inwestycji i takich przykładów jak ten szynobus mieć na naszym Podkarpaciu jak najwięcej.